W dzisiejszym filmie sprawdzimy, kto jest największym fanatykiem League of Legends. Zebrałem 10 graczy, których zadaniem będzie granie w ligę przez 7 dni. Kto w tym czasie uzbiera najwięcej buff pointów, wygrywa 300 zł. A no i oczywiście ten film jest sponsorowany przez Buff Game. Punkty buff zbierane są przez granie w grę i wykonywanie challenge. Na start macie na przykład zrobienie 100 asyst i zniszczenie 10 wież. Czyli basically im więcej gracie w ligę, tym więcej punktów zdobędziecie. Jest poniedziałek, godzina 20:00, widzimy się dokładnie za 24 godziny na pierwszy check-up. Czas start. Słabo. Wezmę wolne w robocie. Na razie gitara. Easy do zrobienia. Biorę urlop. Idziemy. Dajcie mi, błagam, dajcie mi. Jak ja cię nienawidzę. Ten wziął dobla, ten wziął jeszcze nie. Nie, to chyba nie był dalek, czy nie? Chciałbyś przyjechać? Kurde. Liga ważniejsza. No challenge jest, no. No, generalnie jest jakaś druga, 30 w nocy. A ja siedzę i będę intować, co ja mam na topie. Dziennik pokładowy, dzisiejszy stan konta po wczoraj wynosi 74,78. Zakręcimy sobie kołem. Proszę, coś dobrego. Fipa. Zaraz będę odpalał streama. Będę napierdalał ligę cały dzień. Pomoc. Jest godzina 16:49. Ja dopiero co wróciłam ze szkoły. Nie zdałam egzaminu. Trudno. Także teraz zabieramy się za ligusie i zobaczymy, jak pójdzie. Gdzie moje asysty? O Boże! Dopiero teraz! No! Dobrze! Dobrze! Nienawidzę cię! Zrobimy to, dawajcie. Kurna, prawie pe... Kto mi pentę skradł? No pa, chodź tu. I'm out. Tyle powiem. Musi być mała przerwa, bo trzeba iść kupić coś do zjedzenia. Coś mam na myśli, jakiegoś 7 Days'a. Incepcja. Idziemy do żabki. Całe szczęście mam żabkę zaraz pod mieszkaniem, pod blokiem. Także niewiele czasu się traci, także można dalej nabijać pieniądze. Dobra, nielegalnie przez pas, znaczy nieważne. Bez pasów, nielegalnie, to chciałem powiedzieć. Prowiant kupiony, można dalej wracać i nabijać punkty. Jeszcze przy okazji robię spaghetti alla carbonara. Ja zagotuję, a tam widzowie czekają. Nie oszukujmy się. Lipiej ogoda. Pięknie, można iść streamować dalej. Jesteśmy po 24 godzinach naszego challenge'u, za chwilę sprawdzimy, kto jest aktualnie na prowadzeniu. Ale najpierw opowiadajcie, jak się bawiliście. Wspaniale, miałem wczoraj kolacja incydent. A kto zarwał nockę? Ja. Ja nie zdałam zaliczenia przez to, że się nie wyspałam, nie? Ej, nie, tak nie wolno. Skończyłem grać 5:40. Poszedłem spać na godzinę, po czym później musiałem pojechać do mojego miasta, załatwić parę spraw, wróciłem i zacząłem grać do teraz. Jak przez ten tydzień będę kurwa tyle grał, to na pewno skończę niedożywiony, kurwa, z jakąś anemią. Niedożywiony czy zapity. Proszę państwa, teraz smutne wieści. Nie mówiłem wam tego wcześniej, ale dwie osoby z najmniejszą ilością punktów dzisiaj się z nami pożegnają. Arara, sayonara! Mam jedną dobrą wiadomość. Dobrą dla was. Jedna osoba niestety już się wykruszyła. Nie wytrzymała presji, także Lejhorn niestety się z nami żegna już w tej chwili. Spośród naszego grona odpada jeszcze jedna osoba. Sprawdźmy, ile każdy z was ma punktów. Marcin, zacznijmy od tego, że ja słyszałem, że miałeś jak małe problemy. Wszyscy zaczynaliśmy z punktacją 60 buff pointów na start. Jak to się stało, że masz 39? To sobie to powiedz, nie wiem. Wydał na głupoty. Wydał na głupoty, na pewno. Także dzisiaj, proszę państwa, żegnamy się z Marcinem i z Lejhornem. Słuchajcie, w grze zostało 8 graczy, za chwilę możecie wracać do gry, ale jest jeszcze jedna sprawa. Do naszego następnego spotkania, czyli jutro do godziny 20, możecie grać tylko i wyłącznie z supportami. Miłej zabawy, baju! Słuchaj, nie z supportem! Jest!
Podczas gdy nasi gracze męczą się grając z supportami, pogadajmy chwilę o tym, jak wy możecie zgarniać darmowe nagrody dzięki Buff Game, grając w swoje ulubione gry. Jedyne co musicie zrobić, to kliknąć w link w opisie i zainstalować Buff Game. Od tego momentu, grając na przykład w ligę, będziecie nabijać punkty, które później możecie wymienić na nagrody. Zobaczmy, jakie nagrody ja mogę zgarnąć. Tutaj mamy taką wyszukiwarkę. Możemy sobie na przykład zaznaczyć, że chcemy tylko takie nagrody, które możemy odebrać my, czyli globalne i te z Unii Europejskiej. No i nam się teraz pofiltrowało. Riot Access Code. Kupmy. Dostaliśmy na maila kod potwierdzający. Wklejamy go, potwierdzamy. No i gotowe, kupione. No ale jak pewnie widzicie, mam jeszcze trochę tych buff pointsów, także może wyczyśćmy sobie troszeczkę oceanu. Buff przeznaczy środki z waszych punktów na oczyszczenie oceanu. Szczytny cel. Propsy. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Paradise Lost, Graveyard Keeper, For the King, Dying Light, DLC, $10 do wykorzystania w Robloxie, Batman Arkham City. No i niżej mamy produkty, które już zostały wykupione, na przykład Riot Points, jak widzicie. Ostatnio kupowane godzinę temu. Niestety RPG są bardzo popularne i trzeba się trochę przyczaić, żeby trafić szansę na ich kupienie. Dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, jak buff wpływa na performance waszego komputera, tutaj macie najlepsze info. Zużycie mojego procesora 16% przez wszystkie aplikacje, z czego Overwolf, w którego składzie jest buff, to jakieś 0,3% top. No i jeszcze jedna kwestia. Wiele osób pytało, jak buff zarabia. Dlaczego może wam dawać te darmowe prezenty? Buff zarabia na reklamach w aplikacji i kontach premium, ale wcale nie musicie wykupować konta premium, żeby zdobywać darmowe fanty. Po prostu gracie, wykonujecie kolejne challenge, a punkty same się nabijają. Gdy zbierzecie odpowiednią liczbę, wymieniacie je nagrodę i to tyle. Proste. Użytkownicy buffa dostają na sam początek swojej przygody z tą aplikacją jakąś tam sumę punktów. W naszym przypadku, kiedy zaczynaliśmy grę, było to 60 punktów. Natomiast dla wszystkich was, buff przygotował specjalną okazję. Spośród wszystkich osób, które skomentują swój username, oczywiście konta buff, w komentarzach pod tym filmem wybiorę 10 osób, które dostaną 1000 buff pointów za darmo. Także jeśli jeszcze nie macie konta, zakładajcie, podajcie swój nick w komentarzu i napiszcie, dlaczego to wy mielibyście otrzymać te 1000 punktów. Dobra, zobaczmy, jak idzie naszym graczom. Ej nie, jak on teraz napisał FF, to nie możemy FF-ować, musimy już do końca. O, Midas. No, nie, no Midas, to był dobry Midas. To było złoto już, a nie gówno. To było złoto. Nie! Santi ma problem. Co się wydarzyło w tym momencie? Cofnęło mnie jak w rozwoju. Nawet ona nie ma many, ona nie ma HP, skilla oznacza tylko jedno, jest gównem tej gry. Leci ultimatum! Nie! Oh yeah! Siemano, witamy w mojej kuchni, w której jest pięknie, jest zegar świecący. Tak naprawdę nie świeci, nie wiem czemu to powiedziałem, nieważne, nie świeci. Dzisiaj przygotujemy sobie wykwintne danie parówki z bułką. Na rozgrzanym oleju smażymy sobie parówki, przekrajamy bułkę na pół. Jak już się podsmażą, to przekrajamy na pół. Przy okazji jestem magikiem, bo sprawiłem, że pojawiła się trzecia parówka. Wykładamy na talerz i powiecie, kurde, słucho trochę jak żarty chodu na familiadzie. A ja na to myk, keczupik. Keczupem na fula. Pozdro dla kumatych. Teraz keczupem na fula. Zajebiście. Teraz jeszcze tylko musimy przyprawić. Nie no, żartuję, co wy, takiego wykwintnego dania nie będę przyprawał, co ty. Jo, generalnie dzień pierwszy zakończony. I na dzień drugi dostaliśmy zadanie zagrać supportami, co trochę niszczy moją taktykę szybkiego zrobienia trzech wyzwań i zdobycia 70 punktów. Zobaczymy, jak będzie mi psycha dać o drugiej w nocy. Trzymajcie kciuki. Proszę się nauczyć latać. Mój Boże, naprawdę nie zrobiłem. Kurwa, ta Lux jest tak chujowa. Przysypacie? Kurwa, wręcz przeciwnie, bo ich tu zapierdalam moimi minionami. Żartowałem, kurwa, minion jest mi useless. Dobrze, moi drodzy, właśnie wróciliśmy ze szkółki. Mamy zdane zaliczenie. Także siadamy znowu do ligi. No, ale powiem, jest ciekawie. Nie chce mi się już grać w ligę, naprawdę. Już mi się żygać co to było. Dobra, proszę państwa, mamy środę, godzina 20.00. Słucham waszych reakcji. Psycha siada. To akurat wierzę. Dobra, a słuchajcie, bo ja słyszałem o jakichś ukrytych taktykach. Ile na tym punktów nafarmiłeś? Mam 333 punkty. Ile? Co? Wychodzi na to, że pierwszą osobą, która odpada dzisiaj jest... A czekaj pan, bo było, że tylko supportami grać, nie? No. Ktoś złamał obietnicę? Może. Kto? Ale czemu ty jesteś 60? Ratuję koleżankę w opresji, wiesz? Ja słucham, jakie są zarzuty. No jest taki pewien zawodnik, który ma chyba 300 punktów. Przyznaję się, mam jedną grę z Singedem, jednak to nie była moja gra, a kolega podczas mojej nieobecności. Jest zagrane, proszę państwa. Nie znam się na prawie, nie jestem sędzią, ale oglądałem ostatnio serial, w którym była ława przysięgłych. I myślę, że na podobnej zasadzie zrobimy głosowanie anonimowe. Każdy do mnie na priv napisze, czy Miki powinien odpaść, czy powinien zostać w rozgrywce.
Ława Przysięgłych wypowiedziała się i finalnie większością wychodzi na to, że Miki zostanie zdyskwalifikowany. Niestety wystąpiła gra Singedem. Zasady gry były proste. Tylko supporty. Także Miki, niestety robisz miejsce dla Cysi. Czyli podsumowując, w tym odcinku żegnamy się z Santim i z Mikim. Jakieś ostatnie słowa dla naszych widzów? Poczekaj, bo ja mam dla ciebie plot twist. Jeszcze jeden plot twist, co tu się dzieje dzisiaj? Ja rezygnuję z powodu zdrowotnych. Czyli chcesz powiedzieć, że oddajesz swoje miejsce Santiemu? Ja oddaję miejsce Santiemu. To? No to proszę państwa, Netiego w takim razie możecie znaleźć na twitch.tv/daddyneti. Zapraszamy bardzo serdecznie. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. W poprzednim dniu mieliście za zadanie grać tylko właśnie supportami, a w tym jest nieco inne wyzwanie. Przez cały jutrzejszy dzień możecie grać tylko i wyłącznie przy użyciu tego zestawu run. Nazwałem go roboczo gówno runy. Jak ja im bombę sadzę? Dobrze, że napisałem do skaraczy, jest w ogóle dostępny, jak siedzi na kanale z nami. Ja pierdolę. Żak nadchodzę. Biegnij tutaj. Tepnij się ktoś. Jakie tepnij, k***a? Umrzesz marnie. Nie bać się runy. Co to za fapalnie było? Jesteś opierdolony na IQ. Dzień trzeci, Neti odpadł, tak samo Majki. Jezusku. Neti to naprawdę był potężny zawodnik. Szczerze nie spodziewałem się, że pierwszego dnia będzie w stanie pograć dosłownie pół dnia. Z tego co patrzyłem, jestem na trzecim miejscu, co jest w miarę w porządku. Nie czuję się źle, idę powoli coraz bardziej do przodu. Teraz tylko pozostało rozwalić pozostałą trójkę, nie? Patrz na to. Dobra. Co jest? Oko kapitana mnie nawiedziło! Oko kapitana! Kurna, oko kapitana! Dzień dobry, proszę państwa, kolejny dzień naszego challenge'u, kolejne 24 godziny z nami, tym razem graliście ze śmiesznymi runkami. Jak się podobało? Zajebiście było. Pod te runy działa wszystko. Samira, Mazahar, Xerath. Słyszałem, że ktoś złamał zasady challenge'u, że zagraliście Arama i pomieniły się wam runki. Co to był? Ja, Talia, Cysia. Nie chcę was po prostu zdyskwalifikować automatycznie przez to, że się ta runka zmieniła. Zrobimy tak, że dzisiaj może odpaść tylko osoba z waszej trójki, więc zobaczymy, kto z was ma najmniej punktów. Uwaga! Dobra, musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. Ogólnie nie przeginam, ale tym razem zrobię wyjątek, bo muszę zacytować słowa pewnego człowieka. Widzowie, zjebałem. Totalnie zapomniałem o tym, że trzeba było grać z konkretnymi runami. I grałem pod dominację. Niestety, starość, nie radość, pamięć zawodna. Jesteś w takim razie pierwszą osobą, która odpada. Ale jeśli mało wam Midasa, to u mnie na Twitchu będzie go jeszcze więcej. W takim razie zobaczmy, kto z trójki, Cysia, Talia i Legion, ma najmniej punktów. I to ta osoba dzisiaj się z nami pożegna. Zacznijmy może od Talii. 132. Legion, 147. Sprawdźmy, ile Cysia nabiła swoich punktów. 120! Niestety to nie wystarczy. Ja specjalnie przytrychardowałam w tym gównie. W dzisiejszym dniu odpada Santi i odpada Cysia, a w grze pozostają Arche, Archie, Talia i Legion. Legion, walcz, bo dzielimy się na pół. Proszę, jakie tu jest wpraszanie się. I jeszcze jedną rzecz musimy dzisiaj ujawnić, a mianowicie następny challenge. Dzisiaj jest premiera pewnego czempiona. Tak! Tylko i wyłącznie Velvet może być grana dzisiaj. No cześć. Nie wiem, czego się tu spodziewałeś. Pewnie pięknych klipów z grania Velvet. 24 godziny bez grania WoWa. Wspaniałe uczucie, nieprawdaż? Challenge idzie fenomenalnie. Nie jestem w stanie przegrać. Nikt mnie nie pokona. Ej, idę spróbować solo Barona, mamerkę. Nie wiem, o co wam chodzi. Co jest w tym postaci? Czemu ona bije po przegraniu? Co jest? Prawie wyszło. Dobra, jestem mat. O k***. Dobra, jednak nie jestem mat po ustanowieniu. Zesmaj to wodę. Daj! To jest miotła! No tak, to jest miotła. Ja to, tam bagietę zawsze widziałem. Ktoś musi cierpieć, że ktoś mógł się dobrze bawić. Prawda. Ja to robię dla pieniędzy. Idąc do pracy zarobiłbyś te pieniądze o wiele szybciej, tak mi się wydaje. Nie obchodzi mnie, to płacą mi za granie. Dzień dobry, proszę państwa, top 4 naszych zawodników jest z nami po kolejnych 24 godzinach zmagań. Jak wam się podobało granie nową postacią? Głowa mnie boli. Zajebista jest. Mam dokładnie tak zarąbistą taktykę na 8 minutę split push do tier 3 i towera. Dobra, słuchajcie, miło się gada o Velvet, ale
ale mamy ważniejsze sprawy do załatwienia. Ktoś musi dzisiaj odpaść. Pokazujcie swoje punkciory. Legion, 209 punktów. Talia. W trakcie mojego wbijania punktów, które było strasznie ciężkie, wbiłem całą pół punkta. Co? Archie punktów 257. Na razie topka. No i zobaczmy, czy Arche to przebije. A nie, to nie to, sorry. 259. 5. Dzisiejszy werdykt trochę jest jakby zrządzeniem losu, ponieważ Talia nie miał punktów, żeby kupić sobie Velvet. Mogłeś powiedzieć mi, kim kupił, by the way. Serio? Żegnamy dzisiaj niestety Talię. Talia, bardzo serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Top 4 i tak chyba git. Natomiast przed nami kolejny dzień wyzwań. A dzisiejsze wyzwanie będzie... Proszę, jakieś normalne. Archie, Arche, Legion. Dla każdego z nich za chwilę wylosujemy builda. Ty ze mnie żartujesz, to chyba. Zaczynamy w takim razie może najpierw od Arche. Oto twój build. Build dla Archiego. Let's go. No, ale to jest broken. Nie, no i proszę państwa, Legion, ostatni z naszych zawodników. Ej, to są runy pod Kajsę, dobre. A w razie czego możecie to składać w dowolnej kolejności, nie? No dobra, no to co? Bawcie się dobrze. Czemu słyszymy, jak Fiddlestick mówi, ty kurwa? Powinniśmy spać. Jakie spać? Trzeba grać w ligę. Nie! Nie! Puść mnie! Puść mnie! Pierdalej tym szedłem! No idź kurwa stąd! Nagrałem to! Julcie i Charlotte w jednym mieszkaniu, oho, oho. W jednej piwnicy, kurwa. To tam weźcie jakieś streamkę, odpalcie czy coś. Ej, bo gołąb umiera. Gołąb umiera. Kurwa. Lubię zarówno delfiny, jak i odgłosy Julki, więc... Ja też, ale odgłosy walenia są jeszcze lepsze. Czego? Taka ryba! Mam desperadosa. Okropnie drogie piwo pijesz. Ale szanuję, bo to się pije. Dzień dobry, proszę państwa. Kolejne 24 godziny męki. Tym razem dostaliście śmieszne buildy. Zobaczmy, kto sobie poradził najlepiej. Ale może najpierw zapytajmy, jak się bawiliście? Śmiesznie. Po zagraniu Dravenem pod AP siadła psycha. Niestety to jest ta chwila. Jesteśmy tuż przed finałem. Tylko dwie osoby się tam zmieszczą. No więc musimy się pozbyć jednego z was. Może najpierw niech swoją liczbę punktów poda Archie. 280 punktów. Dobra, teraz może zobaczmy Arche, ile ma punktów. 298. Zobaczmy, ile ma Legion. Ja coś wyślę zamiast tego, żeby się takie co. Ten normal Velvet został zagrany już specjalnie, tak? Poddałeś. No, nie miało to sensu. No dobra, to niestety, proszę państwa, Legion się z nami żegna w tej rundzie. Natomiast dwóch potężnych graczy, Archie i Arche. Jest pewien blood twist. Challenge trwa dwa dni jeszcze, czyli dzisiaj i jutro w niedzielę. Ja w niedzielę jutro wyjeżdżam. No dobra, to w takim razie proponuję 1v1 o wygraną. Co na to, Arche? Zgadzam się. Dobra, Archie? Też się zgadzam. Ale pytanie, czy mogę wystawić kogoś za siebie. Dobra, to informacja dla widzów. Arche jest w Masterze. W Grandmasterze. W Grandmasterze! Archie jest w Silverze, także jest duża różnica skilla. Moim zdaniem możesz wystawić sobie zawodnika. Pytanie, czy Arche się zgadza. Zgadzam, jak najbardziej. To kogo wystawiasz, Archie? Shao. To co Shao piknął is disgusting. Jak Kuba uczył, tak zagram. Dobra, ja jestem zainteresowany. W razie czego? Do pierwszego deda, do pierwszej wieży, albo do 100 minionów, klasyka. Nakarmi uporo, dobra. Już ma plus u mnie. Trafione E. Jakie trady? Dobra, dobra. Podobywuje mi się to. Kurwa mać. Co? Vital pointy. Walka o relika. Jak na razie kupa remisik na maksa. 15 do 18 w farmie. Ale spór skupienie. Ale to się przyjemnie ogląda. Co, no, nie? Jak ktoś umie grać, to przyjemnie ogląda. Co, dlatego nie ma klipów schowatek? Aha. Wydaje mi się, że King będzie grał tutaj na miniony. Aj, agresywna oska została pokazana. Pszczółkę! Pszczółki to nie są przyjazne, a osy to nie są te takie skurwysyny? Tak. Jest exhaust! Wbita ze strony Shao, kurzyli się. Jest blisko. Ale obaj żyją, obaj na podobnym poziomie zdrowia. Nie dzwońcie do mnie teraz, mama. Mama chce powiedzieć subskrybuj Dr. Hodo, po prostu wiesz. Kolejna wbita!
Szało z ultimate'em pod swoją wieżę. Ale odskoczył ADC King! Jest, proszę państwa. Proszę państwa, finalnie zwycięzcą dzisiejszego odcinka zostaje Arche. Od samego początku właściwie większość czasu był na prowadzeniu. Wielkie gratulacje. Powiedz nam, na co wydasz te pieniądze. Stówę wydam na Archiego, resztę się zobaczy. O, dobra, bardzo miło, bardzo miło. Dzięki za oglądanie. Tutaj macie film na moim drugim kanale IRL. Zapraszam bardzo serdecznie. Super rzecz. Subskrybujcie tam i tutaj. Trzymajcie się. Na razie, elo.